Emilia Litwinko, opowieści mrówki o tajemnicach Biblii. Trzecia opowieść mrówki, wieża Babel. Chłopiec miał wrażenie, że idąc bardziej kieruje się słuchem niż wzrokiem. Maleńki owad raz po raz ginął mu z oczu, ale jego piskliwy głosik wciąż był słyszalny. Kiedy Noe już umarł, ludzie znów zapomnieli o Bogu, opowiadała dalej mrówka. Ciągle uczyli się nowych rzeczy, budowali wspaniałe miasta, ale całą zasługę przypisywali sobie. My, mrówki, wiemy, że wszystko zawdzięczamy Panu, a wy pamiętasz, czego symbolem była tęcza? Symbolem przymierza Boga i ludzi, odpowiedział Adaś. Tak, dokładnie. Ale takich znaków jak tęcza jest bardzo dużo. Takim znakiem jest każdy przejaw miłości Boga do ciebie. To, że rośnie trawa, to, że słońce pięknie świeci, że masz co jeść, a nawet to, że masz dwie ręce, żeby pracować i umiejętności, dzięki którym możesz wiele osiągnąć. To nie są rzeczy zależne tylko od ciebie. We wszystkim potrzebne jest błogosławieństwo Boga. Trzeba o tym pamiętać. Ale ludzie mają krótką pamięć. Bardzo szybko zapomnieli o przymierzu z Bogiem. Zwiedzeni pychą, postanowili zbudować ogromną wieżę sięgającą do samego nieba. Patrz. Adaś przystanął i podniósł wzrok, do tej pory utkwiony w poruszającym się ciągle maleńkim punkciku, jakim była jego przewodniczka. Z wrażenia otworzył buzię. Przed nim stała ogromna budowla. Wokół rozstawione były rusztowania. Gdzieś z boku ułożone jedne na drugiej leżały gliniane cegły. Drewniane i kamienne narzędzia porzucono bezładnie po całym placu budowy. Wokół nie było żadnej duszy. Ale ta wieża jest niedokończona, krzyknął Adaś. Sięga zaledwie na wysokość drzew. Gdzie się podzieli wszyscy? Dlaczego jej nie dokończą? Nie dokończą, odpowiedziała mrówka, bo nie poprosili o wsparcie Boga. W swojej pysze myśleli, że mogą wszystko zawdzięczać sobie. Ale bez Boga nic nie może się udać. Bez Boga nie ma miłości, a bez miłości nie ma zrozumienia i jedności. Bez jedności zaś nic nie da się zbudować. My, zwierzęta, o tym doskonale wiemy. Ale ludzie tego ciągle nie rozumieją. Rozproszyli się na wszystkie strony świata, skłóceni ze sobą, nie mogący się porozumieć. Tak zaślepiła ich pycha. A budowla została niedokończona. Jest piękna, taka potężna. Mogłaby być pięknym kościołem dla Boga, zamyślił się Adaś. A jednak stało się inaczej. Niestety, tam gdzie jest zawiść i egoizm, miłość zawsze przegrywa. Zostają gruzy, jak po wieży Babel. Ale uśmiechnij się. Przecież wszystko zależy od nas. Ja i ty nie pozwolimy przecież, żeby z naszego życia zostały ruiny, prawda? Zawsze mamy wybór. A następna historia... Mróweczka prześlizgnęła się gdzieś między kamieniami i ruszyła w dalszą drogę, a za nią prędko pobiegł Adaś. Oglądając się jeszcze raz za siebie na ruiny wieży, która miała być symbolem potęgi człowieka, a stała się symbolem jego klęski.